Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 129 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Dzisiaj porozmawiamy o ziołach, dowiemy się, jaka jest historia zielarstwa i ziołolecznictwa, a także zrozumiemy, że tak naprawdę stanowi ona podwaliny współczesnej medycyny i to właśnie zielarze byli pierwszymi farmaceutami i wszelkiego rodzaju substancje aktywne czy związki, które teraz możemy spotkać w lekach, pochodzą zazwyczaj od roślin, zostały przebadane, wyekstraktowane i są teraz używane. Także warto tutaj zrobić ukłon w stronę ziół i roślin, a nie traktować takich metod leczenia czy suplementacji jako czegoś gorszego. Moją dzisiejszą ekspertką, moją rozmówczynią jest Żaneta Ochmiel, która była gościnią podcastu przed paroma miesiącami. Wtedy rozmawiałyśmy o diecie roślinnej przy alergiach pokarmowych. Natomiast dzisiaj skupimy się na ziołach, bo Żaneta jest zielarką, jest specjalistką diety bezglutenowej przy alergiach pokarmowych i też konsultantką żywieniową. Do Żanety zaglądajcie oczywiście w opisie. Także dzisiaj oprócz historii ziołolecznictwa dowiemy się, czym są flawonoidy, garbniki, saponiny czy olejki eteryczne, a także w jakich roślinach znajdziemy na przykład kodeinę, chininę czy rutynę. Dodatkowo parę ciekawostek, takich jak to, czym różni się napar od wywaru oraz po jakie zioła z jakiego źródła najlepiej sięgać. Także jest to ogromna baza wiedzy i tak naprawdę dopiero część pierwsza, jeśli chodzi o to, czego możemy dowiedzieć się o roślinach, bo mogę Wam już zdradzić, że prawdopodobnie niedługo nadejdzie odcinek nieco bardziej praktyczny. I zanim przejdziemy do tej bardzo interesującej rozmowy, chciałam Wam przypomnieć, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu online, gdzie możecie kupić moje e-booki. Także są to na przykład foodbook, czyli co gotuję każdego dnia, mój e-book z roślinnymi, zdrowymi, pysznymi, prostymi przepisami. Są to też holistyczne pozdrowienia, czyli moja filozofia, historia zdrowego stylu życia oraz codziennik, czyli noteso książka w formie e-booka na ten moment, która codziennie przez rok zadaje Wam jedno pytanie prowadzące do lepszego poznania siebie, swoich emocji, zrozumienia siebie, swoich relacji, a także lepszego wyznaczania sobie celów i poznawania swoich zasobów. Jest to książka stworzona przez ekspertów psychoterapii i coachingu. Stworzyłam ją razem z Małgosią Majewską, Tomasik i właśnie na mojej stronie karolinasobańska.com/sklep możecie się z nią zapoznać, jak i z innymi produktami. One też są dostępne w różnych pakietach, nawet w wersji audiobookowej, jeśli chodzi o holistyczne pozdrowienia. Także zostawiam Wam wszystko u dołu. Na koniec dodam, że zobowiązałam się, że każdego miesiąca będę przekazywała 10% zysków ze sklepu internetowego na inny cel charytatywny i tak jak mówiłam Wam tydzień temu, w lutym są to Mali Bracia Ubogich, czyli wspieramy starsze osoby potrzebujące. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Żanetą Ochmiel. Żaneta, cześć. Cześć. Niezmiernie jest mi miło gościć Cię w podcaście i widzieć Cię na żywo. Gościnią jesteś po raz drugi. Dzisiaj rozmawiamy o czymś nieco innym, choć jeżeli nasi słuchacze mieli przyjemność słuchać naszej pierwszej rozmowy, to tam na koniec coś było o tych ziołach. Niemniej, tak jak mówię, dzisiaj rozmawiamy o ziołach, o zielarstwie, o ziołolecznictwie. Ja sama nie wiem, jak to nazwać, ale Ty jesteś od tego, żeby nam to wszystko wyjaśnić i zdefiniować. Więc powiedz, skąd w ogóle wzięła się ta nauka i czym ona się zajmuje? Bardzo chętnie, ale też odpowiadam na przywitanie. Cześć, bardzo mi miło, że mogłyśmy się w końcu spotkać i przechodzimy. To może ja zacznę od tego, żeby powiedzieć kilka słów na temat tego właśnie, skąd się wzięło, jaka jest historia ziołolecznictwa, bo to da nam taką bazę. A więc zastosowanie roślin w lecznictwie jest jednym z takich najstarszych osiągnięć ludzkości. Pierwsze takie wzmianki o umiejętności sporządzania roślin jako leków możemy odnaleźć u Sumerów, u Babilończyków, u Asyryjczyków i również w Egipcie. I to, co my dzisiaj stosujemy w Europie, jest właśnie dziedzictwem tych kultur. I podam kilka przykładów. Powiedzmy w Babilonii na przykład jeden z królów kazał założyć w ogóle taki ogród z roślinami leczniczymi. To był potężny ogród, w którym uprawiano rośliny o takich właściwościach leczniczych i z tamtych okresów istnieją takie zapiski, recepty babilońskie, w których był opis składu odpowiednich mieszanek oraz sposobu ich użycia. Nie było z kolei gramatury. I odwary nastawiano na noc, parzono je całą noc i podawano osobie chorej na czczo rano. Mieszano je z mlekiem albo z miodem. I to jest taka ciekawa rzecz, ja się w ogóle bardzo uśmiechnęłam, jak pierwszy raz na to trafiłam, dlatego że mój dziadek, który był uznanym zielarzem, właśnie to była jedna z podstawowych zasad, że zioła pijemy zawsze na czczo i zawsze z miodem, dlatego że miód wzmacnia działanie ziół. No ale o tym już wiedzieli starożytni Babilończycy. Później mamy na przykład Egipt, z którego pochodzą papirusy medyczne i szczególnie taki ważny papirus z punktu widzenia farmacji to papirus Ebersa z 1500 roku przed naszą erą i on zawierał wiele recept na wykonanie leków właśnie z roślin. Egipcjanie znali zastosowanie roślin leczniczych, które my do dzisiaj bardziej postrzegamy jako przyprawy. Na przykład kminek albo kolendra, mak. Dla Egipcjan były to głównie takie środki lecznicze. No i co? Mamy Babilonię, mamy Egipt. Możemy też tutaj wspomnieć o Indiach, gdzie było bardzo dużo takiej magii, zaklęć, takiej duchowości, ale sporo też cudownych przypraw. Ayurveda. Ayurveda, w ogóle moich ukochanych przypraw, to są właśnie induskie przyprawy i roślin leczniczych. I właśnie to Indiom zawdzięczamy takie rzeczy jak pieprz, imbir, gałkę muszkatołową, kardamon, konopie, goździki albo olej rycynowy. I to są Indie. Później na przykład w Chinach jeden z cesarzy 3000 lat przed naszą erą kazał wydać taki zielnik, który miał obejmować prawie 400 leków, głównie roślinnych. I współczesna medycyna zawdzięcza Chinom takie rzeczy jak żeńszeń, kamforę, efedrynę. Ja pamiętam, jak ja byłam dzieckiem i miałam takie reumatyczne bóle nóg, to moi rodzice codziennie smarowali moje nogi kamforą. Ona ma taki bardzo charakterystyczny zapach, taka maść kamforowa. No i co? My to mamy z Chin. To jest po prostu takie dziedzictwo starożytnych Chin. Później możemy wspomnieć o medycynie greckiej, która miała taki swój istotny udział w rozwoju ziołolecznictwa. I co jest ciekawe, wiele roślin otrzymywało nazwę od greckich bogów. I tutaj warto wspomnieć lub po prostu greckich bohaterów postaci. I tutaj możemy wspomnieć Iliadę i Achillesa, u którego powstrzymywano krwawienie krwawnikiem. A krwawnik obecnie, jego naukową nazwą jest Achillea, która wzięła swoją nazwę właśnie od Achillesa. I kolejna ciekawa rzecz, w Grecji istniał taki zawód zbieracza ziół. Ja nie pamiętam nazwy tej grupy zawodowej, ale to była taka grupa zawodowa i wśród tej grupy byli uczeni, wysoce wykształceni na owe czasy, naukowcy. Z Grecji pochodzi też Teofrast, który obecnie jest uznawany za twórcę nauki botaniki. I z Grecji pochodzi też wybitny lekarz, który za czasów Nerona służył w wojsku i stworzył takie 5-tomowe dzieło De Materia Medica o środkach leczniczych, w którym opisał ponad 600 roślin i leków roślinnych. I to było takie dzieło, które stało się podręcznikiem medycznym na uniwersytetach medycznych, takim najważniejszym w Europie, który służył jako podręcznik do XVI wieku na tych uczelniach, co jest takie bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o Rzymian, to oni woleli polegać na Grekach w kwestii ziołolecznictwa i na cudzoziemcach. Oni nie lubili gdzieś tam samodzielnie się tym zajmować. Aczkolwiek to z Rzymu mamy takie rzeczy jak anyż, macierzanka, kolendra, orzechy włoskie. I później mamy okres, w którym Rzym upada i po upadku Rzymu mamy taką dosyć długą przerwę, która się ciągnie przez większość średniowiecza. Te wieki ciemne, kiedy nauka za bardzo się nie rozwijała, ziołolecznictwo również. I takie ożywienie tego tematu, tej dziedziny nastąpiło, kiedy zaczęto zakładać klasztory, a przy klasztorach takie ogrody ziołowe, w których uprawiano zioła, i w Polsce również to się działo. I w tych ogrodach uprawiano szałwię, tymianek, malwę, hyzop, rozmaryn. I z tego okresu znamy takie postacie jak świętą Hildegardę z Bingen albo Alberta Wielkiego, który był określany Arystotelesem średniowiecza. On był takim wielce oświeconym człowiekiem z ogromną wiedzą. I wtedy też powstała taka szkoła medyczna w Salerno, która jest określana jako pierwowzór uniwersytetów, które później zaczęły powstawać. I w tej szkole została stworzona taka książeczka napisana wierszem w łacinie na cześć angielskiego króla Ryszarda Lewie Serce. I w tej książeczce właśnie są głównie takie porady dietetyczne, zasady higieny, ale przede wszystkim dużą część zawiera w dużej części mówi o tym, jak stosować rośliny jako leki, zastosowanie ziół leczniczych. I później na wpływ rozwoju ziołolecznictwa miało wpływ odkrycie Ameryki przez Kolumba i odkrycie drogi do Indii przez Vasco da Gama. No i dzięki temu z Ameryki mamy drzewo chinowe, drzewo balsamowe, mamy krzew kokainowy, wanilię, tytoń, a z kolei z Indii zaczęto sprowadzać leki azjatyckie, no i oczywiście przyprawy. Taki prawdziwy przełom w tym rozwoju ziołolecznictwa widzimy w renesansie, czyli w tym okresie odrodzenia, z powodu wynalezienia druku. I to była rewolucja. Wtedy powstają takie encyklopedie i zielniki z prawdziwego zdarzenia, z pięknymi rycinami i bardzo wiernymi rysunkami. I tutaj mamy bardzo ważne polskie opracowanie z XVI wieku i zielnik Syreniusza z XVII wieku. I w tym zielniku mamy spis prawie 800 roślin leczniczych. I w tamtych czasach było to najdokładniejsze opracowanie w całej Europie. I to było opracowanie polskie, wow, co jest bardzo imponujące. I tutaj właśnie zaczyna się cała lista znakomitych specjalistów, zielarzy, botaników, aptekarzy i fitoterapeutów właśnie z Polski. Mieliśmy naprawdę wybitnych specjalistów w tej dziedzinie, których no, mamy po prostu szereg takich istotnych nazwisk, ale kiedy właśnie mówię fitoterapeuta czy fitoterapia, to też chcę powiedzieć, że to jest taki termin, który ukuł się dopiero w XIX wieku w Niemczech, a tak na stałe wszedł do użycia i utwierdził się po I wojnie światowej. A co to oznacza? Fito, czyli zioła, rośliny i terapia, czyli leczenie roślinami. A fitoterapeuta to specjalista, który wie, jak leczyć roślinami. I tutaj właśnie w Polsce mamy aptekarza i zielarza Jana Biegańskiego w XIX wieku, który napisał kilkanaście książek i artykułów. Jego książki i artykuły są obecnie dostępne w antykwariatach, na jakichś portalach sprzedażowych. Nie da się dostać tych książek, zresztą większości tych starszych książek nie da się dostać w księgarniach. I to są książki Jana Biegańskiego, bardzo polecam. Jeżeli ktoś w ogóle chce wejść w temat, to są takie stare opracowania, do których warto zajrzeć. W XX wieku mamy kolejne nazwiska. Mamy na przykład doktora medycyny Edwarda Wasietyńskiego, który opracował taki spis, takie artykuły o leczeniu różnych grup chorób właśnie środkami roślinnymi. Później mamy doktora medycyny Zygmunta Węglińskiego, który wydał książkę Mój system leczenia raka, w którym omawia wiele preparatów, ale głównie to są preparaty roślinne. Jedną z takich największych osobistości w świecie nauki, która przyczyniła się do rozwoju fitoterapii i zielarstwa, był profesor farmakognozji Jan Kazimierz Muszyński. Ogromny autorytet. To było nazwisko, na którym bardzo opierał się mój dziadek. W swoich notatkach i zapiskach do tej pory, jak je przeglądam, są takie na marginesach napisane: u Muszyńskiego strona taka i taka, Muszyński przepis taki i taki. Także to jest naprawdę wielkie nazwisko i też po które warto sięgnąć. On nie tylko samodzielnie pisał różne opracowania, i opracował wiele artykułów i książek, ale był również redaktorem wielu z nich, a jego słowa wstępu możemy znaleźć w wielu książkach i opracowaniach innych autorów w tej tematyce. I jeżeli otwiera się jakieś opracowanie i słowa wstępu ma profesor Muszyński, to jakby jest to taka pieczęć, że jest to naprawdę dobre opracowanie. Był on jednym z naukowców w składzie pracującym nad wadymekum fitoterapii wydanym w połowie XX wieku. Generalnie nazwiska można by wymieniać i wymieniać, ale co ciekawe, i tutaj chcę się zatrzymać na chwilę, wśród nich było wiele kobiet. Może nie wiele, ale było kilka kobiecych nazwisk. I to nie są byle jakie nazwiska, ja nie mogę o tym nie wspomnieć, bo sama jestem kobietą, interesuję się tym tematem i żyjemy w takich czasach, kiedy coraz bardziej podkreślamy rolę kobiet w nauce. I tutaj mamy doktor farmacji Barbarę Kuźnicką, doktor farmacji Marię Dziak, która opracowała zioła i ich zastosowanie, profesor doktor Irenę Turowską, profesor doktor Antoninę Rumińską. A to już jest XX wiek. To jest XX wiek. Ale tak na samym końcu chcę powiedzieć wymienić takie nazwisko, które mi jest szczególnie bliskie. I jest to docent, doktor habilitowany w farmacji Aleksander Ożarowski. I konkretnie, tak jak mówiłam, on jest takim moim ogromnym autorytetem. Jego książki stały na półce mojego dziadka, stoją na mojej półce, były szczegółowo czytane, studiowane zarówno przez mojego dziadka, jak i przeze mnie. I taka najpopularniejsza jego książka to Rośliny lecznicze i ich zastosowanie. Jest pozakreślana przeze mnie, pooznaczana. I to jest taka książka, do której warto zerknąć, może od której warto zacząć. Jeżeli ktoś się interesuje tematem, szuka konkretnych przepisów, zastosowań ziół. Doktor Aleksander Ożarowski. I tak to wygląda, tak wyglądała ta historia. W tym rozwoju ziołolecznictwa mamy do czynienia z dużymi nazwiskami. Miała tu udział ogromny starożytność i różne części świata. Mamy Mamy później renesans, druk i w końcu dochodzimy do czasów nowożytnych, gdzie Polska miała też swój ogromny udział i to były opracowania, które były szeroko czytane w całej Europie i służyły za podręczniki w wielu krajach. Ale powiem Ci, dostrzegam tutaj dosyć duży paradoks, bo z tego, co mówisz, wynika, że przez setki lat bycie zielarzem, czy też osobą zajmującą się ziołami w kontekście leczenia było czymś prestiżowym właśnie, że to był jakby fundament ówczesnej medycyny, a mam wrażenie, że w tym momencie... No nie chcę powiedzieć, że jest to marginalizowane, ale trochę tak jest, że kiedy myślimy o ziołach w kontekście leczenia i różnych medykamentów, to kojarzy nam się to z jakąś alternatywą, że musisz człowieka bardziej przekonać, żeby spróbował tych ziołowych preparatów. Znacznie większe zaufanie społeczne jest do powiedzmy przysłowiowego strepsilsu, aniżeli właśnie herbaty z miodem i cytryną z jakimiś... z dodatkiem jakichś ziół i trochę mnie jakby martwi ta zmiana, która zaszła w myśleniu ludzi, tak, że jakby ci ludzie, którzy byli prekursorami twórców leków, wręcz byli twórcami leków właśnie tych roślinnych, nagle okazali się być w naszych oczach trochę takimi właśnie szamanami, oszołomami, bo my wolimy zaufać czemuś, co wyszło z laboratorium, a tak naprawdę bez tej spuścizny ziołolecznictwa nie byłoby współczesnych leków. Tak, dokładnie. Wiele osób nie wie, że farmacja i to, co osiągnęła medycyna, wyrosło niejako właśnie na roślinach i ziołolecznictwie, dosłownie wyrosło. I dlatego wcześniej wspomniałam, że jest coś takiego jak egipski papirus Ebersa, który jest bardzo istotny z punktu widzenia farmacji i jej rozwoju. Osoby, które badały znaczenie i działanie konkretnych roślin i ziół, to byli farmaceuci. Docent doktor Ożarowski był farmaceutą. Profesor Muszyński był profesorem farmakognozji. I dlatego ja wspomniałam o tej historii ziołolecznictwa, bo chciałabym, to co chcę przekazać, to to, że rośliny to są też leki. To są leki, które mogą zapobiegać wielu chorobom, które mogą je leczyć, którymi możemy się wspierać. I dzisiejsza farmacja i ziołolecznictwo na niektórych obszarach się przenikają. Tak jak widzimy, ta historia ziołolecznictwa, ona jest stara jak świat i wraz z rozwojem nauki i edukacji ta fitoterapia, ona nabierała na sile. Była, tak jak powiedziałam wcześniej, taką nauką chętnie badaną przez specjalistów. To nie byli szamani, to nie były wiedźmy. Ja nie mam w ogóle nic do określenia wiedźma, bardzo lubię to określenie, ale to nie było szamaństwo, chociaż w różnych częściach świata przybierało to taką formę, na przykład w Indiach. To byli profesorowie, to byli doktorzy medycyny, farmacji. Tak więc tak jak mówię, ziołolecznictwo to nie jest czary-mary, to jest nauka i w roślinach mamy szereg związków chemicznych, o których mówimy substancje albo związki czynne, które mają swoje konkretne działanie i w starożytności one były badane bardziej doświadczalnie, a później, kiedy rozwijała się nauka, one były tak szczegółowo badane, opisywane, klasyfikowane, nazywane. I wiele z nich, z tych substancji czynnych, związków chemicznych zostało wyizolowanych i wchodzi w skład powszechnie stosowanych leków, które my kupujemy w aptece. I to są takie związki jak kodeina, chinina, chininę znamy, papaweryna, digoksyna, kofeina. Kofeina to jest nie tylko jakby płynny napar, który my pijemy codziennie, ale kofeina wchodzi w skład niektórych leków. Na przykład jest stosowana i podawana wcześniakom, które leżą w inkubatorach. Ja nie pamiętam już z jakiego powodu, ale to jest po prostu to jest związek, który jest stosowany jako lek. Mamy rezerpinę, mamy winblastynę albo rutynę. Rutyna to jest może coś takiego, co wiemy, co to jest. Czyli jak myślimy witamina C albo rutinoskorbin, to jest rutyna. Ona została wyizolowana z roślin. To nie jest jakiś związek, nie wiem, no, wyczarowany. To po prostu jest związek roślinny. I te badania nad składem chemicznym roślin, takie szczegółowe, rozpoczęły się gdzieś 200 lat temu. I one się rozpoczęły od momentu, kiedy Friedrich Sertyrner wykrył morfinę w opium. I od tego czasu wyizolowano z roślin ponad 100 000 związków chemicznych i większość z nich szczegółowo zbadano i opisano farmakologicznie. No i tutaj można wymienić szereg takich związków. Ja nie chcę bawić się w chemię, ale niektóre z nich są bardzo ciekawe, więc jakby opowiem o nich. Ale mamy tam takie związki jak związki cukrowe, alkaloidy, glikozydy, flawonoidy, olejki eteryczne, saponiny. I one, garbniki, i one mają konkretne swoje działania. I podam kilka przykładów, bo to jest takie właśnie ciekawe, żeby tak się utwierdzić w tym, co tam w tych ziołach jest, na co to działa, co to robi. Ja sama nie jestem chemikiem, ale jakby czytając wiele tych opracowań, dużo się nauczyłam. Ja też w liceum chodziłam do klasy biologiczno-chemicznej, zdawałam maturę z biologii, jakby uczyłam się mocno chemii, więc to są takie rzeczy, które ja czytam i mi się to wszystko łączy w taką całość. A myślę, że jak ktoś w ogóle studiuje farmację czy medycynę, to w ogóle jakoś tak to się wszystko składa jak takie puzzle. Ostatnio też jak się przygotowywałam do tej naszej rozmowy i pokazałam na moim stories zdjęcie właśnie z jednej książki i tam był taki wzór chemiczny jakiegoś tam antrazwiązku i napisała do mnie studentka farmacji: o cześć, ja też właśnie się przygotowuję do kolokwium i studiuję antrazwiązki. Tak więc trochę zazdroszczę tym osobom, które tak więcej siedzą w tym temacie, właśnie są farmaceutami, bo myślę, że mają więcej takich ochów i achów mieliby, gdyby właśnie studiowali też te tematy ziołolecznictwa. Ale przechodząc do tych konkretnych związków, na przykład mamy alkaloidy i to są takie związki, które potrafią mieć bardzo silne i gwałtowne działanie na ludzki organizm. Kiedyś głównie były stosowane jako trucizny. I na przykład mamy tutaj taki związek curara, który był stosowany przez Indian do zatruwania strzał. I kiedy oni polowali, to właśnie smarowali tymi wyciągami roślinnymi i doprowadzało to do natychmiastowej śmierci. Mamy na przykład taki związek jak akonityna, która w renesansie była stosowana jako trucizna równie silna co arszenik. I to są alkaloidy, to są związki, które są roślinne, tak bardzo silnie działające. Dopiero później one zaczęły być stosowane jako leki. I są alkaloidy, które działają rozkurczowo na mięśnie gładkie, na przykład zawarte w takiej roślinie jak pokrzyk albo bieluń. Mamy takie, które działają przeciwbólowo, zawarte w maku albo w glistniku, albo w berberysie. A morfina, która wchodzi w skład opium, wszyscy wiemy, jakie ma działanie, i z kolei morfina miała ogromny wpływ na rozwój medycyny. I to jest związek roślinny. Wiesz co, posłuchaj, ci przerwę, tak. Bo myślę sobie, że jakby te wszystkie argumenty utwierdzają nas w tym, że rzeczywiście powinniśmy tym roślinom, tej nauce, jaką jest ziołolecznictwo, być wdzięczni, bo ona nam ugruntowała współczesną medycynę, ale pojawia się trochę takie stwierdzenie sceptyka: skoro już to zostało przebadane, pięknie wyizolowane i stworzone leki, które mają idealną ilość każdego związku i działają bezpośrednio na jakieś tam schorzenie, to po co w ogóle wracać do tych roślin? One nam były potrzebne, a teraz mamy lek idealny. Więc ciekawi mnie też tak z Twojej perspektywy, właśnie dlaczego mimo wszystko Ciebie ciągnie do tych korzeni i dlaczego uważasz właśnie, że jednak stosowanie takich metod zielarskich jest lepsze niż gotowe rozwiązania na półce w aptece? Ja też korzystam z gotowych rozwiązań na półce w aptece i jestem klientem aptek i kupuję leki, bo wierzę w to, że te wszystkie dziedziny, które się zazębiają i rozwijają się, wpływają wzajemnie na swój rozwój, doprowadzają do tego, że my osiągamy coraz więcej i więcej, i uważam, że osiągnięcia farmacji i medycyny konwencjonalnej są ogromne i nie należy tego jakby przekreślać i należy z tego korzystać, bo to są leki, które ratują życie i to są metody, które ratują życie, ale teraz właśnie, ja czasami korzystam z leków i są sytuacje, w których ja musiałam podać mojemu dwuletniemu synkowi steryt wziewny, dlatego, że była to sytuacja zagrażająca jego na przykład płucom i trzeba było działać szybko, ale głównie są sytuacje, w których ja działam naturalnie i dlatego sięgam po zioła, ponieważ jakby większość leków ma swoje działania uboczne. I zanim ja sięgam po lek, najpierw wybieram środki naturalne i większość tych ziół, które ja stosuję, to są zioła, które nie mają skutków ubocznych, kiedy stosuje się je w odpowiednich stężeniach i w zaleconych dawkach. I to są zioła, które właśnie działają na jedną rzecz, ale działają też na szereg innych procesów, działają tak holistycznie, więc bardzo po prostu lubię po nie sięgać, bo wiem, że to jest bezpieczne, że to wzmacnia moje ciało i nie szkodzi, że nie szkodzi moim nerkom, wątrobie, nie uszkadza śluzówki żołądka, jak w przypadku na przykład, powiedzmy, leków przeciwzapalnych. I dlatego gdzieś tam po nie sięgam. Nie, super, że to powiedziałaś, bo właśnie z jednej strony dobrze podkreślić, że te substancje, że te rośliny działają, bo zostały przebadane. To nie jest tak, że to jest właśnie jakaś mądrość ludowa, która mamy ją udokumentowaną, bo mamy obserwacje 200-letnie, tylko rzeczywiście tak, nauka nadrobiła, sprawdziła, że to działa, więc tutaj dla wszystkich sceptyków i ludzi, którzy lubią metodę szkiełka, mamy potwierdzenie, ale to, co powiedziałaś właśnie o kwestii tych konsekwencji, tych skutków ubocznych, myślę, że na przykład dla mnie jest to czołowy argument. Ja w ogóle też intuicyjnie, jak wiesz, podchodzę tak mocno naturalnie do życia i też nie potrzebuję wielu argumentów, żeby się przekonać, bo uważam, że wszystko, co jak najbliższe swojej takiej naturalnej, ziemskiej formie jest najlepsze, ale właśnie z uwagi na kwestię czy nerek, czy wątroby, to warto jednak się zawahać, sięgając po leki. Tak, tak, dokładnie to. Generalnie wszystko to, co jest jak najbliższe tej pierwotnej formy, jest takie najbardziej naturalne, jest zdrowsze i bezpieczniejsze. To tak jak niektórzy się fascynują piciem soków z owoców i picie soków, ja jestem jak najbardziej za i bardzo lubię wyciskać soki, ale niektórzy jakby przechodzą i na dietę sokową i przestają jeść pełne, całe owoce, ale owoce jakby tak zostały stworzone, tak wyrosły, że w tym owocu mamy pełen pakiet. My mamy tam i witaminy, i błonnik, który z kolei sprawia, że te cukry proste, one nie wchłaniają się tak szybko do naszego układu krwionośnego i zjedzenie takiego jabłka zależy też jakby od sytuacji, ale jakby taka dieta sokowa to nie jest optymalna dieta. Można się nabawić próchnicy zębów, pijąc soki wyciskane z owoców, co jest mniej prawdopodobne, kiedy my zjemy pełne jabłko. I tak samo jest, jeśli chodzi o wyizolowane leki. My możemy wyizolować na przykład rutynę powiedzmy z forsycji, i wyizolować jej tyle, że my musielibyśmy, nie wiem, zjeść kilka kilogramów tej forsycji, żeby tyle sobie tej rutyny napakować, by dostarczyć organizmowi. Ale w forsycji mamy pełen pakiet, dlatego że my tam mamy rutynę, mamy i kwercetynę, mamy szereg innych związków i właśnie dajemy sobie ten pełen pakiet, taki naturalny. No, także to taka myśl, która gdzieś tam teraz mi przyszła do głowy. Ale właśnie, tak jak dalej gdzieś tam rozmawiamy o tych związkach, to wspomnę jeszcze ich kilka, żeby gdzieś tam zajawić to jako taką ciekawostkę. I może właśnie opowiem o flawonoidach, bo flawonoidy to jest właśnie rutyna i to są takie związki, które sprawiają, że rośliny mają barwę żółtą, czyli wszystko to, co widzimy i jest żółte w roślinach, najprawdopodobniej to są flawonoidy, bo one nadają tą barwę. W tej grupie mamy też inne podgrupy flawonoidów, na przykład bioflawonoidy i tutaj właśnie rutyna jest albo kwercetyna. Rutyna wiemy jak działa, myślmy sobie rutinoskorbin, ale mamy też kwercetynę, która... No bardzo mnie ciekawi Twoje zdanie na temat rutinoskorbinu. No, raczej teraz sięgam po zioła albo naturalne źródła witaminy C. Ale co, mamy rutynę, mamy kwercetynę, która działa silnie antyhistaminowo, czyli wszyscy, którzy mają jakieś takie alergiczne reakcje, mogą po nią sięgać. I ona też działa przeciwzapalnie, ale mamy też kwercytynę wyizolowaną. Ja mam u siebie w domu takie kapsułki z kwercytyną i bromelainą, to jest takie kombo, taki duet. I jak mam silniejszą reakcję alergiczną, no to po prostu sięgam po wyizolowaną kwercytynę i wiem, że ona jest gdzieś tam wyizolowana naturalnie i też to stosuję. No ale właśnie, te bioflawonoidy, na co one działają? One uelastyczniają naczynia włosowate, zwłaszcza te w mózgu. Znajdziemy je właśnie w tym, co żółte, czyli na przykład cytrusy albo forsycja, tak jak mówiłam wcześniej. Forsycja to, jak niektórzy nie wiedzą, co to jest, na wiosnę te wszystkie krzewy w miastach, które się kwitną na żółto. Piękne. One bardzo krótko kwitną. One krótko kwitną. Cudownie. To jest forsycja. I jeżeli mamy krzewy, które rosną z dala od ulic, z dala od jakichś nasypów kolejowych, od zanieczyszczonych miejsc, możemy sobie zerwać taką forsycję, dodać ją do sałatki. Ona jest lekko gorzkawa, ale możemy zrobić z niej napar. Możemy ją ususzyć i sproszkować i taką sproszkowaną dodawać do na przykład zielonych szejków albo do herbaty i zapewniamy sobie wtedy solidną dawkę rutyny i kwercytyny. Mamy też w fiołku trójbarwnym, czyli w bratku rutynę i kwercytynę i to jest kwiat jadalny. My możemy zjadać bratki, możemy sobie je kłaść na kanapkę, możemy sobie je zaparzać, możemy dekorować tym ciasto i możemy to zjeść. Tego się nie odkłada na bok, to jak najbardziej jest do zjedzenia. Inną grupą flawonoidów są takie flawonoidy, które na przykład działają na przewlekły stan zapalny nerek albo na reumatoidalne zapalenie stawów, pomocniczo w tym reumatoidalnym zapaleniu stawów, w nadciśnieniu tętniczym. I związki te występują na przykład w brzozie, w skrzypie, w rdeście ptasim albo w bzie czarnym. I one działają przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwgrzybiczo, estrogennie, czyli wpływają na nasz układ hormonalny, albo na przykład rozkurczowo. I to są te flawonoidy, czyli żółte. Taka szybka lekcja chemii. Jeśli mówimy o kolorach, to jeżeli flawonoidy żółte, to mamy też antocyjany, które są naturalnym barwnikiem roślin, który sprawia, że rośliny są fioletowe, różowe, czerwone albo takie ciemno-niebieskie. No i teraz jak sobie pomyślimy o roślinach o tych barwach, no to mamy tak buraka, wiśnie, malwę, borówkę. W tych roślinach mamy po prostu te antocyjany i one działają też na nasze naczynia krwionośne i na przykład poprawiają ostrość widzenia. No i też biorą udział w takich procesach utleniająco-redukcyjnych w naszym organizmie. Więc to są takie barwniki. Z takich innych jeszcze ciekawych związków mamy garbniki. O, to będzie na przykład ciekawe. To wiem, że jest w czerwonym winie. Tak. I teraz czerwone wino, a jeśli mówimy gdzieś tam o takich czystych roślinach, to one są w rdeście, w dębie, w wierzbie, w orzechu włoskim, w herbacie na przykład. I teraz wodne stężone roztwory garbników są stosowane w garbarstwie. Ja tak się zastanawiam, która nazwa była pierwsza, czy garbniki, czy garbarstwo. W każdym razie te stężone roztwory czynią skórę nieprzepuszczalną dla wody, więc jeśli ktoś wybiera torebkę ze skóry naturalnej, to ona musiała być potraktowana stężonym roztworem garbników po to, żeby była nieprzemakalna, podobnie na przykład z butami. A dla celów leczniczych stosuje się rozcieńczone roztwory garbników, które mają działać bardziej powierzchniowo i gdy one stykają się z błoną śluzową, wywierają taki efekt ściągający na tą błonę śluzową, hamują jej przepuszczalność, a więc są na przykład rośliny zawierające garbniki, będą cudowne na wszelkie sprawy biegunkowe, bo są świetne w biegunce, zapobiegają na przykład mikrokrwawieniom z naczyń włosowatych, z uszkodzonych naczyń włosowatych, a powierzchniowo na skórę, na uszkodzoną skórę, czyli na przykład jakieś rany, owrzodzenia czy raki, działają analogicznie. Więc to były garbniki, taka też ciekawa grupa. O czym jeszcze możemy tu powiedzieć? Myślę, że powiem jeszcze o dwóch. O saponinach, bo to jest taka nazwa, która gdzieś tam nam świta i niektórzy słyszeli o saponinach, i o olejkach eterycznych, bo olejki eteryczne to jest taki ostatnio gorący temat, tak, i wszyscy je stosujemy. Ale tak, saponiny to są wszystkie rośliny, to są związki, które sprawiają, że rośliny się mydlą, tak się pienią. I saponiny są na przykład zawarte w kasztanowcu. Jeśli ktoś kiedykolwiek gotował kasztany, z kasztanów w ogóle można zrobić klej. Mój tata w moim dzieciństwie robił klej z kasztanów, gotował je i to się tak najpierw pieniło. Nie pamiętam, co tam jeszcze dodawał, może mąkę ziemniaczaną, nie znam dokładnego przepisu. W każdym razie, jeśli ktoś jest zainteresowany klejem z kasztanów, to na pewno gdzieś w sieci jest taki przepis. Bo tam się wytrąca tak jakby sieć pajęcza. Tak. Dokładnie. I potem to z tego się robi taki klej, taki glutek. Pamiętam, że mój tata właśnie te kasztany gotował. Raz, to taka dygresja, raz z przyjaciółką w jej domu jako dzieci zbiłyśmy piękną wazę jej mamy. I byłyśmy przerażone, że mama będzie na nas krzyczeć. I nie miałyśmy kleju, żeby to posklejać, ale miałyśmy mnóstwo kasztanów. I ja jej mówię, dawaj Eryka, gotujemy kasztany, zrobimy klej, sklejmy wazę, nikt się nie pokapuje. Ale oczywiście nie miałam dokładnego przepisu, więc my gotowałyśmy te kasztany, zrobiłyśmy jakąś maść, próbowałyśmy skleić tą wazę, wyszło jeszcze gorzej niż na początku, także polecam najpierw znaleźć przepis. Ja pamiętam, jak mieszkałam w Madrycie i kupiłam sobie kasztany jadalne w takiej, jakby już gotowe w sklepie, w opakowaniu plastikowym, i myślałam, że one są zepsute, bo jak to otworzyłam, to w środku one były pokryte właśnie takim białym, właśnie takim pajęczynowym czymś, i bardzo mnie to przeraziło. Dopiero potem dowiedziałam się, że to jest normalna reakcja, normalny proces. One wcale nie były spleśniałe albo jakieś robaczywe, ale było to ciekawe. Tak. Ta przyroda jest jednak intrygująca. No, bardzo. My tak żyjemy trochę w takim już oderwaniu. Dla nas rzeczy, które powinny być naturalne, są nienaturalne, i ja właśnie tak staram się w moim życiu tak powoli wracać do tej natury, tak mieć z nią większą styczność, i dlatego się tak jakby fascynuję tymi ziołami. Raz, że jest to takie dziedzictwo nasze rodzinne, spuścizna po dziadku. Później w mojej rodzinie my zawsze piliśmy zioła, od kiedy ja pamiętam. Do 18 roku życia moja mama codziennie przynosiła mi kubek ziół rano i wieczorem, i ja piłam zioła na czczo rano i wieczorem, cała rodzina je piła, i my wiemy, jak stosować te rośliny, napary, wiemy, jakie to jest bogactwo, i tak gdzieś tam lubię opowiadać o tym takim powrocie do tego, co naturalne, co bliskie, co powinno być nam bliskie. No, ale jakby wracając do saponin, czyli to jest wszystko to, co się mydli. Mamy tu kasztany, mamy korzeń lukrecji, który jak gotujemy, bo korzeń lukrecji trzeba kilka minut pogotować, zanim się go wypije i potem jeszcze poparzyć jakiś czas, to też taka pianka się unosi. Mamy mydlnicę, pierwiosnek, nagietek. O, nagietek to jest takie zioło, które może bardziej jest znane. Konwalia też zawiera saponiny. I teraz saponiny mają działanie wykrztuśne, więc wszystkie rośliny, które zawierają saponiny, będą tak działały. One drażnią delikatnie błonę śluzową górnych dróg oddechowych, czyli jamy ustnej, gardła, i wzmagają takie ruchy nabłonka rzęskowego i wyzwalają taki naturalny odruch wykrztuśny i zwiększają też taką czynność wydzielniczą. W związku z tym tej wydzieliny jest trochę więcej. Odruch wykrztuśny, kaszlemy, to robią saponiny. I saponiny w ogóle się nie wchłaniają w układzie pokarmowym i są takimi bezpiecznymi związkami, jeśli nie zetkną się z uszkodzonymi naczyniami włosowatymi, na przykład jeśli ktoś ma wrzody, bo wtedy one hemolizują krew i dostają się do krwiobiegu i wywołują zatrucie. I to jest taki przykład na to, dlaczego warto czasami wiedzieć i trochę pobadać temat ziół, bo jakby generalnie zioła. Jest taka lista ziół, które mogą mieć efekty uboczne. Ja używam generalnie tych ziół, które są bezpieczne i tych efektów nie mają, ale warto wiedzieć takie gdzieś tam niuanse. No i to są saponiny i na koniec olejki eteryczne. To jest taki w ogóle ciekawy temat, bo stało się to takie modne, żeby te olejki sobie do kąpieli wkraplać, do dyfuzora. Niektórzy lubią je stosować jako perfumy. I faktycznie olejki eteryczne, jednym z takich dużych zastosowań to jest przemysł perfumeryjny, bo to są te płynne mieszaniny, które mają charakterystyczny jakiś zapach, czyli wszystko, wcześniej mówiłyśmy o kolorze, a teraz zapach. Wszystko, co pachnie, to są właśnie olejki eteryczne. I olejki eteryczne są w bardzo różnych częściach roślin. Są w łodygach, w liściach, w kwiatach, w pniu drzew. I w olejkach eterycznych mamy też jakby szereg związków chemicznych. I tak jak powiedziałam, wszystko co pachnie to są olejki eteryczne. I jak sobie się zastanowimy, no to tak, goździki, anyż, olejki eteryczne, płatki róż, lawenda, sosna, to są wszystko okminek. To są wszystko olejki eteryczne i w ziołolecznictwie szeroko wykorzystuje się olejki eteryczne. Więc to nie są jakieś takie syntezy chemiczne. Oczywiście one zostały wyciągnięte, ale znowu warto sobie myśleć, że jak robimy sobie tą kąpiel i wlewamy te olejki, to są rośliny, nie? To są związki z roślin. I one mogą też mieć bardzo różne działanie. Na przykład olejek eteryczny z pietruszki ma działanie moczopędne. Olejek eteryczny z na przykład anyżu albo z tymianku ma takie działanie wykrztuśne. Później mamy na przykład miętę, olejek eteryczny z mięty ma działanie żółciopędne. Dlatego jeżeli ktoś ma problem żołądek, wątroba, to często pije się napary z mięty, prawda? Rozkurczowe działanie ma olejek eteryczny zawarty w rumianku. Olejek eteryczny zawarty w walerianie, dzisiaj bardziej mówi się kozłek lekarski, ma działanie uspokajające, takie wyciszające nasz organizm. Zwrotycza, robakobójcze, przeciwpasożytnicze też. Z lawendy bakteriobójcze, a z krwawnika olejek eteryczny, takie działanie bardziej przeciwzapalne. I teraz taka ważna informacja, w związku z tym, że olejki eteryczne nie rozpuszczają się w wodzie, to takim najlepszym nośnikiem dla jakby wyciągnięcia tych olejków eterycznych z roślin nie będzie napar albo odwar. My uzyskamy wtedy inne związki czynne z roślin, ale olejków eterycznych będzie tam szczątkowo, bo one się nie rozpuszczają w wodzie. Takim najlepszym nośnikiem są wyciągi alkoholowe, dlatego robi się wtedy nalewki. Mhm. Albo sproszkowane zioła, po prostu proszkuje się je i, tak jak mówiłam, dodaje się do potraw, albo rozpuszcza się w wodzie, albo po prostu bierze się na łyżeczkę do ust i popija. Albo robi się powidła z ziół i po prostu je się rozdrabnia, póki są świeże, na przykład zalewa miodem, wcześniej się miksuje, zalewa miodem, można dodać nieco alkoholu i wtedy my zjadamy jakby całą tą roślinę, nie? Bo w naparze wrzucamy, powiedzmy, robimy herbatę z krwawnika, wrzucamy kwiaty, na przykład krwawnika albo ziele, zalewamy, część tych związków się wyciąga do odwaru albo do naparu, ale olejki eteryczne zostają w roślinie, czyli w tych fusach, które zostają w kubku. I to są takie główne związki, o których gdzieś tam fajnie wiedzieć, że są takie związki, co one robią, że mają konkretne działanie na nasz organizm. I o tym wszystkim gdzieś tam możemy przeczytać w dobrych spisach, zbiorach, artykułach na temat ziołolecznictwa i fajnie po to sięgać, bo robi się nam taka baza. Można przecież sięgać po zioła i po prostu wypić sobie jak herbatkę, a można po nie sięgnąć leczniczo i wtedy herbatka zaparzona kilka minut z krwawnika i z lana nie będzie miała takiego działania, dlatego że zioła należy parzyć w konkretny sposób. I też, co ciekawe, zioła mają, rośliny mają swoje konkretne części. Mamy korzenie, mamy pączki, mamy liście, mamy kwiaty i każdy z nich mają jakieś inne działanie. Je się inaczej zbiera, je się inaczej suszy, inaczej przetwarza. I to wszystko gdzieś tam, sięgając po jakiś taki dobry zbiór, encyklopedię zaufanego autora, autorytetu, gdzieś tam się układa, nie? No właśnie, bo tej niuansów jest bardzo dużo. Nawet sobie spisałam te wszystkie części, których nie umiałabym nawet chyba dobrze wskazać na roślinie, że mamy właśnie ziele, kwiat, korzeń, korę, owoce, pączki i jakby każdą z tych części można inaczej zastosować i prawdopodobnie zupełnie inaczej działa w odniesieniu do innej rośliny, więc nawet chyba nie będziemy próbowały tego rozbijać, powiem szczerze, bo myślę, że jeżeli ktoś naprawdę chce zgłębić ten temat, to trzeba przestudiować, tak? Aczkolwiek zakładam, że też są takie gotowe rozwiązania, tak jak powiedziałaś, można sobie zaparzyć herbatkę, pewne takie domowe sposoby, z których my korzystamy, ale fajnie by było też zwiększyć swoją wiedzę i dzięki temu móc wykorzystać potencjał tej rośliny w pełni. I powiedziałaś parę razy, powiedziałaś napar, powiedziałaś wywar, odwar. Ja kiedyś czytałam o tym i już teraz rozumiem, na czym to polega, ale myślę, że prawdopodobnie dla wielu z naszych słuchaczy to są bardzo podobne terminy, ale nie wiemy, na czym polega różnica, więc jakbyś mogła tak szybciutko nam powiedzieć. Dobrze. Tak więc najczęściej my mówimy napar ziołowy. Napar jest to... Są to suche zioła, które są zalane wrzątkiem i odstawione na jakiś określony czas. Bardzo często w tych ziołowych spisach, w tych książkach ziołowych mamy określone, jak długo parzyć. Mój dziadek uprawiał taką szkołę. Uznawał, że zioła należy parzyć całą noc. I one wtedy nabierają największej mocy. I ja idę gdzieś tam za tym sposobem, bo mój dziadek był dla mnie ogromnym autorytetem w tej kwestii i faktycznie wyleczył wiele osób z nieuleczalnych chorób. Przez wiele lat prowadził działalność leczniczą, więc jak mój dziadek mówi, że całą noc, to ja parzę całą noc. I ja nastawiam zioła, zalewam je wieczorem, albo w sitku, albo bezpośrednio w kubku, przykrywam wieczkiem i rano je zlewam, podgrzewam, dlatego że zioła należy pić gorące albo ciepłe, albo dolewam po prostu wrzątku, dodaję trochę miodu i piję je na czczo. Więc to mamy napar. Odwar to jest taki sposób parzenia ziół, kiedy my je gotujemy przez kilka minut najpierw i potem zostawiamy do parzenia. I tutaj Najczęściej odwary stosujemy z tych, jakby w tych roślinach, przerabiając te rośliny, które mają twarde kłącza albo korzenie. I na przykład kłącze perzu, które jest bardzo dobre takim ziołem ogólnie oczyszczającym i usprawniającym metabolizm, ale też dla wszystkich, którzy zmagają się z problemami trzustkowymi. Albo korzeń lukrecji. Te korzenie, przez to, że one i kłącza są takie twardsze, należy chwilę pogotować, żeby rozmiękczyć te twarde części i wyciągnąć z nich jak najwięcej związków, a później zostawić do parzenia. Mamy też właśnie powidełka i tak jak wcześniej wspomniałam przy olejkach eterycznych, jeżeli chcemy na przykład zastosować działanie jakiegoś olejku, który znajduje się w konkretnej części rośliny, to przerabiamy te zioła na takie powidła i te powidła są też często chętniej na przykład jedzone przez dzieci, dlatego że są trochę słodkie, można po prostu na łyżeczkę takie powidełka sobie wziąć i zaaplikować doustnie. Mamy też alkoholowe wyciągi, na przykład nalewki, i gdzie stosuje się konkretne proporcje alkoholu etylowego i ziół. Czasami się dodaje, najczęściej się dodaje też miód. I tutaj można na przykład stosować nalewkę z mniszka, która jest bardzo dobra na wątrobę, w ogóle na cały taki układ pokarmowy. I są konkretne przepisy, gdzie zbiera się mniszek. Oczywiście jest też konkretny sposób zbierania tego mniszka. Tutaj akurat zbiera się kwiaty, no bo możemy też zebrać korzeń mniszka, on też trochę na coś innego działa, ale zbiera się chyba tam 50 kwiatów mniszka, zalewa się konkretną ilością tego alkoholu i miodu, odstawia się na kilka miesięcy, nie, odstawia się na 3 tygodnie, codziennie trzeba przemieszać 2 razy i później się odcedza to po 3 tygodniach i zostawia się na kilka miesięcy i potem się spożywa. I jakby mówiąc nalewka, nie pije się tego tak jak my standardowo mówimy, wypije trochę nalewki, tego się pije 1/2 łyżeczki albo kilka kropel. Można często w aptekach albo w sklepach zielarskich kupić alkoholowe wyciągi z roślin. Alkoholowy wyciąg z dziurawca, z mniszka albo z sosny. To są takie 3, które ja na przykład stosuję i do moich codziennych naparów ziołowych stosuję po kilka kropli każdego. Więc tak to wygląda. Przecież zgubiłyśmy chyba wywar, bo powiedziałaś o odwarze i ja już nie wiem, jaka jest różnica między wywarem a odwarem. Czy to jest to samo? Nie. Według mojej wiedzy w ziołolecznictwie mówimy o naparze i odwarze. Możliwe, że niektórzy potocznie mówią wywar, ale raczej wywar chyba jest stosowany w kuchni, w kulinariach niż w ziołolecznictwie. Ale to jest ciekawe, co powiedziałaś właśnie o nalewkach, bo często tak przyjęło się, żeby powiedzieć, że ona pije się dla zdrowia nalewki. My oczywiście lubimy nadużywać tego zastosowania, a to nie o to chodzi, bo to jest mała ilość. I ja też pamiętam, jak czytałam pierwszą książkę o ziołach, to byłam bardzo ciekawa, jaka jest argumentacja właśnie dodawania alkoholu, no bo ogólnie alkohol jest uważany za substancję trującą, toksyczną, niezdrową, ale tutaj rzeczywiście jest za sprawą różnych reakcji, które zachodzą, on wydobywa te dobre związki właśnie z roślin, ale w małej ilości. Myślę, dokładnie, że to warto podkreślić. Jeszcze taka jedna kwestia, która zwróciła moją uwagę, to właśnie suszone zioła, czy świeże zioła, czy może, nie wiem, mrożone zioła, jakby... Tutaj też to jest ważne i w jaki sposób jest obrobiony termicznie ten składnik, którego będziemy używać? Już mówię. Jeśli pytasz właśnie, po jakie zioła sięgać, czy suszone, czy mrożone, ja często też dostaję pytanie od moich czytelników, jakie zioła najlepsze, albo jaka firma. Ja tutaj nie będę chciała podawać konkretnych jakby nazw, ani producentów, ale taką główną zasadą, jaką ja się kieruję, to kiedy kupuję suszone zioła, o świeżych zaraz powiem, one muszą być ekologiczne i organiczne. Oczywiście, jeżeli ja nie mam dostępu do ziół ekologicznych, no to sięgam po prostu zwykłe zioła, takie, które mogę dostać wszędzie. Ale dlaczego sięgam po zioła ekologiczne? Tak jak w uprawie jadalnych roślin, warzyw, owoców, możemy mieć ekologiczne albo nieekologiczne i jest to rozróżnione już sposobem uprawy, prawda? Czyli na etapie uprawy rośliny są traktowane chemicznymi środkami ochrony roślin, żeby ochronić przed robakami, przed jakimiś chorobami roślin, no bo wtedy po prostu zbiory są największe i sprzedaż jest największa, więc jakby jest to najłatwiejszy sposób, żeby ochronić rośliny przed różnymi szkodliwymi, czy warunkami atmosferycznymi, czy innymi czynnikami, ale takie zioła, które są traktowane chemicznymi środkami ochrony roślin, no to wpływa na ich skład chemiczny. My potem to zalewamy i pijemy. Kolejną rzeczą w tych ekologicznych ziołach jest także, w tych nieekologicznych, jest tak, że one często, jakby zebrane zioła, świeże zioła, muszą pójść do suszarni i muszą zostać wysuszone, zanim jeszcze zdążą zwiędnąć. Tam jest takie specjalne okno, w ogóle konkretny dzień zbioru, konkretne warunki atmosferyczne muszą być, zioła się zbiera w dni słoneczne, nie mogą być wilgotne, zbiera się po tym, jak poranna rosa wyschnie i zanim wieczorna rosa opadnie. To są krótkie okna. Niektóre zioła zbiera się 2 albo 3 razy dziennie. Nie zbiera się w deszczowe pogody, bo jeżeli zioła są zbyt mokre, to one dłużej schną. I teraz właśnie w takich ekologicznych przemysłach zbierania i sprzedawania ziół odbywa się to w takich naturalnie zacienionych miejscach, w suszarniach trochę ogrzewanych, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu światła słonecznego, które też reaguje z niektórymi czynnikami, związkami chemicznymi, a w z kolei innych przemysłach zioła są podsuszane chemicznie, znowu są traktowane chemicznie. I to jest kolejny etap, w którym zioła tracą swoją moc i trochę zmienia się ten skład tego, co my później pijemy. No w każdym razie w takich ekologicznych ziołach one są zbierane w miejscach nieskażonych, w bardzo czystych, z dala od wszelkich zakładów przemysłowych, gdzie ziemia jest bogata w związki odżywcze. I taki zebrany surowiec wtedy jest odpowiednio sortowany, odrzucane są jakieś tam uszkodzone rośliny, zbrunatniałe, nadgryzione przez owady. I to sortowanie też jakby różnie wygląda w zależności od tego, jakie jest źródło. Potem je się szybko myje, osusza w takim przewiewie, tak jak mówiłam. Niektóre zioła koruje się nożem ze stali nierdzewnej, jak na przykład, nie wiem, korę wierzby czy lukrecji, ale takie grubsze korzenie tnie się wzdłuż i teraz, bo one wtedy szybciej wysychają. I teraz jeżeli na przykład noże są użyte nie takie jak należy, czyli nie z tej stali nierdzewnej, to żelazo z tej stali rdzewiejącej, ono wchodzi w reakcję z garbnikami na przykład zawartymi w korze. Dlatego to jest tak szalenie ważne, żeby wybrać naprawdę takie dobre źródło, bo wtedy mamy pewność, że tych związków, czynnych związków mamy jak najwięcej w tych ziołach. Temperatura ma też znaczenie, bo ona musi być pomiędzy 30 a 60 stopni Celsjusza. Jeżeli mamy części roślin, które zawierają olejki eteryczne, to nie może to przekroczyć 35 stopni Celsjusza. I I teraz takie wysuszone zioła je się przechowuje w szczelnych opakowaniach papierowych, płóciennych albo szklanych, więc to jest też taka zasada, którą warto sobie gdzieś tam przyswoić, jeśli sami kupujemy zioła, że w domu przechowujemy je nie w plastiku, tylko albo w szkle, albo w jakichś płóciennych torebeczkach, albo papierowych, które zostały, jeżeli to jest na przykład papierowa torba z Lidla, to przewiewamy ją na balkonie tam przez kilka godzin i ja bardzo często, jeżeli kupuję suszone zioła, to kupuję różne torebki, na przykład tymianek, mięta, podbiał, szałwia, wrzucam je do takiej torby papierowej, mieszam je dłonią, przysypuję część, bo tego wychodzi bardzo dużo, jakby cała torba, przysypuję część do szklanego słoika, stawiam koło siebie na blat i używam po prostu takie suszone zioła, a resztę zawijam, wkładam w suche miejsce i jest. Więc wybieram źródło ekologiczne, jeżeli sięgam po zioła suszone. Ale są takie zioła, niektóre, czy części roślin, które zbieram sama i które fajnie mieć na przykład w domu i każdy może je zebrać. Jest to, powiedzmy, krwawnik, który rośnie wszędzie. My, idąc nawet przy warszawskich trawnikach, możemy zobaczyć wszędzie krwawnik. Oczywiście tego krwawnika nie zbieramy, bo również czworonogi tam sobie wchodzą na te trawniki, więc jedziemy do lasu albo na jakieś łąki, które są czyste. Mamy ten krwawnik, możemy go zabrać i zamrozić. Nie polecam suszyć go samodzielnie, dlatego że trzeba po prostu zadbać o odpowiednie warunki suszenia, więc wtedy jak najbardziej możemy... Czyli mrozimy świeże. Świeży zamrozić i oczywiście taki można zaparzyć później. Krwawnik można posiekać, dodać sobie do sałatki albo na kanapkę, tak jak dodajemy pietruszkę, czy do zupy. Ja w te wakacje mojej przyjaciółce miałam jasiączkę bardzo bolesną, takie silne skurcze, poszłam, pozbierałam krwawnika, zalałam go taką ciepłą wodą, takim prawie wrzątkiem, zmiksowałam w termomiksie, później przecedziłam to przez coś płóciennego, w związku z tym wyszedł mi taki jakby sok z krwawnika, dałam jej do picia i naprawdę bardzo jej się polepszyło, więc to jest coś, co można zrobić. Można zrobić sok z krwawnika. Możemy... Jak już jesteśmy przy sokach, no to możemy robić soki albo dodawać do sałatek. Możemy do sałatek dodać liście albo te żółte części mniszka. Możemy, tylko tutaj naprawdę trzeba się dokładnie przyjrzeć, ponieważ no zazwyczaj generalnie to, co widzimy na trawnikach, to jest mniszek lekarski, ale do niego jest bardzo podobna też inna roślina i jakby warto tego nie pomylić, bo ta druga jest trująca. I teraz przepraszam, ale nazwa mi wyleciała z głowy i mówiąc to zdanie, próbuję sobie ją przypomnieć. Może nam się przypomni w dalszej części. Tak. Niemniej ja oczywiście myślałam, że my dzisiaj też przygotujemy specjalny kurs domowego zielarza, ale temat jest tak obszerny, że bardzo. Jest to niemożliwe, także wszystkie osoby, które są zainteresowane, mam nadzieję, że dadzą nam znać na Instagramie albo na YouTubie, czy taki odcinek ma się pojawić, bo ja z przyjemnością dowiem się, jakie zioła można stosować na koniec, ale uważam, że bardzo ważne jest, aby stworzyć sobie właśnie taką bazę. Też myślę, że dla mnie samej, dla wielu osób zrozumienie tego, że te rośliny rzeczywiście działają, jest kluczowe i poznanie trochę więcej teorii po to, żeby móc to wprowadzić w życie. Oczywiście z jednej strony możemy patrzeć na to leczniczo, jeżeli idziemy do osoby, która zajmuje się tym profesjonalnie i chcemy wyleczyć jakieś poważne schorzenie, to tutaj może nam nie jest potrzebna ta wiedza, bo ta osoba nam doradzi, aczkolwiek taka wiedza też sprawia, że ufamy tej sztuce, tej dziedzinie, tej nauce, więc uważam, że to jest bardzo istotne, ale jeżeli chcemy korzystać z ziół na co dzień przy jakichś doraźnych dolegliwościach, czy po prostu, żeby wspierać swoje zdrowie na co dzień, to myślę, że taki przewodnik po podręcznych domowych ziołach będzie super rozwiązaniem, także ja już otwieram kalendarz zaraz jak skończymy nagrywać i coś czuję, że to się wydarzy, ale tutaj wydaje mi się, że musimy, moja droga, postawić kropkę. Tak. Także ja Ci niezmiernie dziękuję za tę rozmowę, za ten ogrom wiedzy, jakim się podzieliłaś i czekam na dalszą część oraz odsyłam wszystkich do Ciebie po to, żeby mogli czerpać jeszcze więcej inspiracji z Twojej mądrości. Oczywiście, dziękuję i jak najbardziej zapraszam. Ja o ziołach gdzieś tam w tej swojej przestrzeni mówię regularnie, pokazuję też jak je piję, co jest też fajne, bo ludzie widzą te poranne, wieczorne napary. Czasami dzielę się konkretnymi mieszankami. I też jestem na etapie tworzenia tych moich autorskich mieszanek na bazie też zapisków i tego dziedzictwa mojego dziadka. Nie wiem jeszcze kiedy to będzie, to jest taki powolny proces, ale myślę, że za jakiś czas powstaną takie mieszanki autorskie i to nie będą mieszanki na poprawę humoru, na detoks, czyli takie ogólne i my w sumie nie wiemy do końca na co, komercyjne, tylko to będą mieszanki bardzo celowane na problemy z układem pokarmowym, z zapaleniem układu moczowego i taki jest plan, także jak najbardziej zapraszam, to jest mój konik, mój temat i... No to my trzymamy kciuki. Ja już się nie mogę doczekać, aż ta ziołowa marka ujrzy światło dzienne. Teraz, kiedy to już zostało powiedziane, to już tak musi się stać. Być, tak. Do tego też poprosimy e-booka zielarskiego dla amatorów i nie tylko, bo myślę, że każdemu z nas przyda się trochę właśnie mądrości natury na co dzień. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Wszystkich odsyłam do Ciebie też w opisie i do usłyszenia niedługo. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że nowy odcinek ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na YouTubie, na iTunesie i na Spotify. Dla osób, które tęsknią za podcastami wideo, obiecuję, że w najbliższych miesiącach wrócą lepsze podcasty wideo. Natomiast w międzyczasie mam do Was też małą prośbę. Jeśli słuchacie podcastu i lubicie go, to będzie mi bardzo miło, jeśli wystawicie mu opinię, ocenę, recenzję. Na iTunesie można tam napisać kilka miłych słów, dać podcastowi odpowiednią liczbę gwiazdek. To bardzo im pomaga, to promuje podcast i sprawia, że trafia on do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie dodać go do obserwowanych, na YouTubie zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i zostawić miły komentarz. I teraz bardzo ważna rzecz, zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam dzieje się naprawdę dużo, wkładam dużo pracy i serca w to konto, wrzucam sporo ciekawych grafik, wyciągam różnego rodzaju cytaty moich gości i zachęcam nas wszystkich do wymieniania się wrażeniami. Także zaglądajcie na Karolina Sobańska Podcast, ale też na mojego Instagrama oficjalnego, prywatnego Karolina Sobańska. Także to tyle, moi kochani. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!